Witam na moim kanale i zapraszam na kolejny odcinek. Ajajaj, jak zwykle trudne decyzje. Chyba znowu wypadnie, że będę szedł z buta w tej dzielnicy. Tak mi się wydaje. Tak czuję. Nie chcę mi się samochodem. Może na zmianę raz. Patrol samochodowy raz. Pieszy. Dobra, idziemy. Idziemy. Patrol pieszy. Pora dnia. 45 minut. Służby. Udajmy tak w życiu pracować tylko 45 minut i do domu. By było fajnie. Ale nie ma tak dobrze. Środa, 23 listopada. Załóż czapkę. I lecimy. Tak myślę. We've had a lot of calls complaining about parking over the past few days. Could you keep your eyes open? Copy that. Nakładaj mandaty. Jak zwykle przydałaby mi się mapa. Może bym tak. Jak idę tutaj, to jest prawo. Moja znajomość topografii mapy jest bardzo dobra. Dobra, pobiegajmy trochę. Rozgrzejmy się. Dzień dobry. Tu mi tam tak hałasuje. Czerwone. Tu mamy samochodziki, tak. Kolega chyba dobrze stoi. Właśnie, może sobie suszarkę wyjmę. Na wszelki wypadek. Dobra. Dzień dobry. Zaciekawił mnie ten samochód tutaj. Wygląda ok. Kolega. To samo. A jak rejestracja? Dobra. U kolegi pewnie też dobra. Raczej. Właśnie, a można zobaczyć, czy oni są ścigani albo coś? Chyba nie. Tuż. Piękna ulica. Wyjmiemy suszarkę. Może się da złapać koleś? Gdzie co? Która? Ej. Dobra, ta. Interwencja. Jo. Ja tu biegnę na interwencję. Proszę mi nie przeszkadzać. Siemandero. No i co? Piękny. Chłopcze, chciałem powiedzieć. Interwencja. Zaśmiecanie. Sorry, officer. A jednak to jest facet. Myślałem, że to kobieta. Let me see your ID, please. Here. Take it. O, jaki ten. Nerwowy. Płeć męska. Chyba dobrze. Czy alkohol? No ale... Zachodzenie po chodniku pijanym to chyba nie mam co zrobić. Dajmy ci mandacik. Przynajmniej tyle mogę. Really? That is so much money. You can leave now. Have a great day. W sumie tak sobie pomyślałem, że może ja też się czegoś nauczę z tej gry. Nie będę papierków wyrzucał na chodnik. Która osoba przyszła? Gdzie? Ja za to dobrze przejdę na pewno. What's up, officer? Kto się przywitał? Siema. Dzień dobry, pani. Halo. Interwencja. Cześć, w miejscu niedozwolonym. You're being detained because I witnessed you jaywalking. I don't agree with you, officer. The green light for pedestrians was on.
Ta osoba ciągle się rozgląda. Would you show me your ID, please? Okay, officer. There you go. Tam kobieta, Lena. Dajmy mandat, zobaczymy jaki będzie ten, jaka będzie reakcja. You will be fined for jaywalking, which will cost $25. You're ruining my day. Jest bardzo smutna. You're good to go. Bye. Powiedzmy, że to, że się rozglądała, to chyba w niczym nie ten. Dobrze, dobrze. Jakie tu mamy światło? Mamy tu w ogóle jakieś światło? Nie ma światła, przechodzę, tak? Czy się mylę? Jak tam kolega? No jak przychodzi w niedozwolone miejsce, jak przychodzi w dobrym miejscu. Ta gra chyba jest naprawdę czasem nagina rzeczywistość. No, okej. Okay. Poczekamy na panią. W końcu przechodzi po pasach w niedozwolonym miejscu. Ej, koleżanko. Przejście w niedozwolonym miejscu. Yes, officer, you're right. There's no excuse for that. Przykrwione oczy. Your ID, please. Ten się co? Narkoman czy jak? Kobieta. Czy mam jakby prawo ją przeszukać? Zobaczymy. Allow me to do a pat down search in case you're carrying anything illegal. Punktów mi nie zabrało. Okej. Okay. Wręcz dodało, to dajmy jeszcze rewizję. Może coś gdzieś chowa za stanikiem? Nigdy nie wiadomo. Kluczyki pół uncji marihuany, czyli dozwolona ilość. Czyli mandacik. I'm issuing you a ticket for jaywalking. It's gonna be about $25. Oh, come on, that's so much money. Aha, na marihuanę cię stać, a na mandat nie stać. Okej. Hi, citizen. A to co to? Było? Halo? Bo nie wylukałem. Czemu ona mi się świeci? Jest to jakaś historia powiadomień albo coś? Kurde, no. To osoba wyrzuciła. Okej. Okay. Ale normalnie zabawa dzisiaj? To jest na jednym skrzyżowaniu, można by powiedzieć. I łapie. Dzień dobry, pani. Ej, halo. Śmieci wyrzuciła pani. Why would I throw trash on the ground, officer? I'm a civilized citizen. O ty hamowo. Tak odpowiadasz? Yes, officer. There you go. Kobieta, kapor. Osoba unika kontaktu wzrokowego. Czyli co, poczekaj. Może ona jakaś ten. Nie szukają jej, ale my ją przeszukamy. Plus 5, a rewizja. Put your hands up slowly, please. I'm going to search you. Bilet autobusowy, shuriken, papierosy, no normalne te. Rzeczy do noszenia w tym mieście, czyli zaśmiecanie. I'm writing you a ticket for littering. That will be $25. You're ruining my day.
Everything's fine. Dobrze. You're good to go. Bye. Życie musi być smutne. Idę jakieś samochody posprawdzać, kurde. Ile można. Tu okej. Wyglądało jakby kolega tak dosyć odważnie jechał. Znowu ktoś śmieci wyrzucił. Gdzie? No ładnie. Ty koleś. Mnie tu nie o pomoc proś, tylko śmieci żeś wyrzucił. Dawaj, dokumenty. Here you go, officer. Na pewno jak jesteś pankowcem, to coś przeskrobałeś. Mężczyzna, no to tak. Jesteś zdenerwowana osoba. Kindly cooperate for a pat down. We włosach mu poszukaj czegoś. Ogórek. Przeszukano bez nakazu? Ale chyba okej. I need to do a search on you to see if you're carrying anything illegal. Na razie nie zabrało mi punktów raczej. Chusteczka do nosa, guma, ogórek. Myślę, że on przez ten ogórek jest zdenerwowany. Co on zrobił? Zaśmiecał chyba. I have to issue you a ticket for littering, which will cost you up to $25. My lawyer will take care of it. A najgorsze jest to, że nie dostaję premii, bo miałem mandaty nakładać, ale na samochody pewnie. Ej. Okej. I mamy premię, tak? Czy nie? Nie chcę mi się tych ludzi ze śmieciami ganiać. How you doing, officer? Tak, ja się też z tobą przy... Ej. Hi there. Hi. Może będzie jakaś przemytniczka narkotyków albo coś? I stopped you because I saw you littering. I didn't mean any harm. Kurde, kolega się za tego... Would you please show me your ID? Yes, officer. There you go. Dokumenty są nieważne. Czuję alkohol. Teraz pytanie, bo ciągle zapominam. Czy jak dokumenty są nieważne, to od razu areszt? Ma portfel. I will proceed with the search. Please cooperate. Nóż sprężynowy. O, bracie. Dobra, czyli tak. Oskarżmy o... zaśmiecanie. I'm writing you a ticket for littering. That will be $25. Why does it cost so much? Dobra. I posiadanie nielegalnej broni. Nóż sprężynowy. The reason why you're under arrest is because you're carrying a switchblade with you. Please, don't do that! Ona tylko w samoobronie nosi, na pewno. Pomiędzy ona ten nóż mogła schować. Dobra, nieważne. I need backup to take a subject into custody. Understood. We're sending the closest transport to your location. Czekaj sobie grzecznie, a ja idę bryki sprawdzać. Żeby tego bonusa chociaż trochę załapać. Jak tutaj? Blachy, okej. Przybyła kawaleria. Teraz mógłbym sobie pewnie samochody posprawdzać. Chyba. Kolega stoi krzywo, ale prosto.
Mandatu nie wystawię, ale ma blachy, nieważne. Będzie pierwszy mandat. Nieważne tablice rejestracyjne, to chyba to. Dobra, w końcu pierwsza premia wpadła. Mandaty. Hej. Hello to you too. Hej, hej. Hej, hej. A kolega tak nie za blisko na pasach stoi? Nie wiem, o co chodzi z tamtym, bo nie zdążyłem przeczytać. Ale ja temu bym ten... wystawił, że za blisko przejścia dla pieszych. Mój pierwszy tego rodzaju mandat. Jestem dumny, normalnie. I myślę, że mogę go odholować. Mam wehikel, który potrzebuje towing. Can you send a tow truck to my current location, please? All tow trucks are on call at the moment. We'll send one to your location as soon as possible. Jest okej. Już nie chcę się, nie wyrzucajcie tych śmieci, kurde. Ej, kolego, byś potrącił koleżankę. Ten chyba dobrze stoi. Chyba. Czy za daleko od krawężnika? Wydaje mi się, że za daleko. Przynajmniej tak cię dziabnę. A jak się mylę, no to najwyżej będzie ten. Minus. Minus. Kurde, no. No przecież daleko stoi od krawężnika, moim zdaniem. A ta gra oszukuje. Tutaj nie ma świateł, więc możemy iść. Okej. Wcale się nie proszę o przejechanie. A zobaczmy, cóż tutaj mamy. No w sumie tak trochę mi smutno, że nie ma jakiegoś wypadku. Tu jak kolega albo koleżanka. Kolega w kwiat przyładował. Czy to oznacza, że mam coś z tym zrobić? Nie wiem. No to tak wygląda, jakby w swoim miejscu stał. Dobra, najwyżej będę miał kolejne punkty minusowe. A. No tylko za co miałbym go ukarać? Zakaz. Strefa zakazu parkowania to jest? Kurde, no nie wiem. Dla mnie to koleś wjechał. Albo kolesiuwa. Odholować go? Nie wiem. Nie wiem, to nie ruszam. Jednak. Tu jak kolega? A z tym na przykład? A ten też mi się wydaje, że on tutaj chyba nie powinien stać. Tutaj powinien stać. No ten to ma chyba te blachy, dobra. To zrobię to, co wiem. A ten jak? Porzo. Dobra, teraz by trzeba było zaryzykować i coś z tym zrobić.
Może co na chodniku stoi? Że częściowo stoi? On cały czas stoi na chodniku. Tutaj raczej mogę tylko wybrać zakaz tego. Zaparkowanie w strefie zakazu. To nie jest raczej strefa zakazu. Bo by był znak zakazu. Bardziej mi wydaje się, że na chodniku stoi. Dobra, będzie minus 5 najwyżej. A. No dobra, ale w sumie jak się bawię, to weźmy jeszcze może to. O, i to była właściwa decyzja. A to mnie ten. Jest to podstawa do odholowania. Ej, proszę cię bardzo. I have a vehicle that needs towing. Can you send a tow truck to my current location, please? Your location is not currently accessible. We'll take care of it in the next 24 hours. Czyli w teorii może tego też możemy tak partować, że stoi w miejscu nie do parkowania, no bo zakładam, że te doniczki. No. Służą za to, żeby tu nie parkować. Zobaczymy, no. Będzie najwyżej kolejne minus 5. A, E. Dobre. Bylebym to zapamiętał na przyszłość. I have a vehicle that needs towing. Can you send a tow truck to my current location, please? Your location is not currently accessible. We'll take care of it in the next 24 hours. Bardzo dobrze. Minus 10 punktów, ale premią wyrównałem, a przynajmniej się czegoś nauczyłem. Jest okej. Okay. Co tam u pani? Dzień dobry. Jak tam? Chyba okej. Okay. Różowy to jest 23, żółty 21, a czerwony 22 chyba. Co my tu mamy? No dobra. Słyszałem, że butelkę wyrzuciłeś, Kolo. Chodź tu. Blondyn to może być jakiś podejrzany. The reason you're being detained is because I saw you littering. Come on, officer. Nobody does that in the 21st century anymore. No a ty robisz. Show me your ID, please? Yeah, sure, officer. Siur. Mężczyzna. Chyba dobrze. Ale że masz źrenice rozszerzone, to cię odszukamy. O ty chamie. I co? Taser wyjąć? Kurde, bo mi ucieknie. Wypad, kobieto. I co, uciekł mi? Czy jak? Ej. Ojej. Zaraz mi ucieknie, no. Albo będzie nie uży... Dobra. Wreszcie jakaś akcja. I co, kolego? Nie odjęło mi punktów. Jest... Nawet było zabawnie. Idź mi tu na chodnik. I'm gonna ask you to move and wait on the sidewalk. Yes, officer. Dosyć dobrze się zachowuje. To ucieka znowu. Znowu ucieka? To zapała. No i? Jest co? Ucieczka. You are under arrest for resisting law enforcement orders. Please move to the sidewalk. What? Dwa razy koleś uciekł. Odważny. Hello. Mam nadzieję, że zejdzie. Hello, sam. You too. Zaraz go przeszukam. Wezmę sobie na radar, bo potem będę ganiał tym taserem samochody. Namierzał. Czyli tak, przeszukanko, jeszcze raz. Allow me to do a pat down search in case you're carrying anything illegal.
nóż sprężynowy, ładnie. I need to do a search on you to see if you're carrying anything illegal. Trzy noże sprężynowe. Dobry koleś. Czemu ja go zatrzymałem? Bo za zaśmiecanie? Chyba tak. You will be fined for littering, which will cost you $25. Oh, come on! That's so much money! Zdjęcie kajdanek, no głupi bym nie był. Backup wezwanie. Requested to take a suspect into custody. I repeat, backup requested. Copy that. The nearest available unit will be sent to your current location. Oskarżyłbym go jeszcze o te noże, ale widocznie nie mogę, jak już go skułem. Dobra, idę dalej. Albo biegnę. Piękny jeleń. Drugi piękny jeleń. Nie ma jakiegoś graffiti czy coś. Koleżanka tak tam stoi, dziwnie. Jaki tu mamy znak? Środa. Chyba okej. Moja nieznajomość angielskiego jest wybitna. Mandat za parkowanie, nieważne. Idę se dalej. Tamten chyba w tamtym kierunku może stać, ale zobaczę. Jak tam rejestracja. Okej. To przepiękny parking. Rejestracja nieważna, już widzę. Mandat. Zobaczmy w kartotece, a nóż widelec kradziony albo coś. Chyba nie. A jak tutaj? Okej. Okej. Nie, tam za mandaty mi tutaj lepiej płacą dzisiaj. Chociaż muszę przyznać, że łapanie tych ludzi, co śmieci wyrzucają, czasem jest, no, przeradza się w ciekawą, o, akcję. Ale powiedz mi, nie chce mi się chwilowo. Jakiś wypadek bym chętnie obadał. No dobra. Siema, blondyna. Nice to see you, officer. Hey there. Aha. Nice, nice. Dajesz. Będzie mnie tu pozdrawiać. Myślała, że się nie kapnę. You're being detained because I saw you jaywalking. I'm in a hurry, officer. It's a matter of life and death. Tak, tak się śpieszysz, czy się witasz jeszcze ze mną, tak? Dajesz dokumenty, kobieto. I grzeczniej, proszę. Kobieta Sherry. 93 rocznik, to zły rocznik jest. Nie mam podstaw, żeby ją ten przeszukać raczej. That'll be around $20. I didn't expect it to be that expensive. Bardzo rozłoszona, trudno. You're good to go. Bye. Okej. To idziemy. Gdzie idziemy? Tutaj? Dobra, zobaczmy, jak kolega z prędkością. Serio, nic nie przekracza. A tu kolega rozpędzi się jakoś. Dajesz, dajesz. I pięknie. Ja ci dam. O, taksówka na pewno przekroczy. Dajesz. Dobra, ta taksówka przekroczy. Serio. Kto wyrzucił? Znowu. Kurde, no co ja dzisiaj?
Śmieciarzy łapie tylko. Dzień dobry. The reason I stopped you is because I saw you littering. I didn't even have anything on me. No właśnie, bo wyrzuciłaś. Ta osoba wydaje się być bardzo pewna siebie. Show me your ID. A co to oznacza niby dla mnie? Sure, officer. Here you go. Że jest bardzo pewna siebie. To chyba dobrze, że jest pewna siebie. 95 rocznik. Morena. Dajesz jej mandat, jak jest taka pewna siebie. I have to issue you a ticket for littering, which will cost you up to $25. Oh, come on, that's so much money. Dobrze. Bądź pewna siebie. Have a nice day. O, jaki kopciuch pojechał. Może zdążę go złapać. Kurde. Co za... Nie no, nie zdążę z buta. Ale lipa. Abym go złapał. Tak myślę. Przepraszam, przepraszam. Kolega. O, już myślałem, że będzie wypadek. Na moich oczach. Dobra. Chodź, księżniczko. Przychodząca po pasach, ale jednak w złym przejściu. I've detained you here because I saw you jaywalking. I didn't endanger the traffic, though. Serio? You can leave now. Have a great day. Ciekawe to było. Przychodziła niezazwolone miejscu, ale jednak nie udało się jej ukraść. Dobra. What's up, officer? Pewnie ma jakieś kontakty. Może jest jakaś restauracja? Czy nie? O, tą ulicę trochę pamiętam już. Zobaczmy, czy jakiś chętny na łamanie prawa. A, tam. Wszyscy mają mnie w pupie, widzę. A ty jak? Excuse me, officer. Cicho, kobieta, ja tutaj prędkość badam. No, się ma. Excuse me. Okay. Please, officer, I'm trying to find the nearest home. Może bym zrobił interwencję, że mi dupę zawraca. Let me check the map to find the closest one. O co ona się zapytała, bo nie spojrzałem? A. Walmart. Co to jest? Bez. Zaraz będzie, że dziękuję za nic. Chyba ta. I'm very grateful, officer. Cieszę się, że mogłem pomóc. Ale żeś mnie odciągnęła od mojej roboty. W sumie jak takie jadą jeden za drugim, to raczej nie przekroczam prędkości. Kurde, ale będzie smutny odcinek, jak nie będzie wypadku żadnego. No taka lipa, no. Chętnie bym sobie jakiś wypadek ogarnął. A tak, to lipa. Nawet prędkości nie przekroczy. Normalnie jadą jak ten. O! A jednak. Kolejna gwiazda. Czyli oni jakby się tutaj dopiero rozpędzają. Dobra miejscówka w sumie.
Może kolega o niebieskim? Nie. Okej. O, to wygląda jak jakiś korek, może wypadek. Końcu. Siema, siema. W niedozwolonym miejscu. Znowu będzie, że nie stworzył zagrożenia. The reason I stopped you is because I saw you jaywalking. Yes, officer. You're right. There's no excuse for that. O, fajnie. Ej. Ale czemu ten? Your ID, please. Sam wychodzę, to tamtą babę mogłem jeszcze ten. Przywiskać jednak, ale lipa. Mężczyzna i barra? Co to jest? I barra. Dobra. Masz mandat. Tutaj. I'm writing you a ticket for jaywalking. That'll be around $20. My lawyer will take care of it. Fantastycznie. Have a nice day. Jak stać się na adwokata, to stać się na mandat. O, ta osoba to już w ogóle przeszła w niedozwolone miejsce. Chodź tu, kolo. Irokezie. Czy tam panku, nie wiem. Ej, ej, kolego. Halo. Nie ty. Przejście w niedozwolonym. No, I didn't do that. You must be mistaken. Dobra, dobra. Sure, officer. Here you go. Mężczyzna, Bishara, Nacho. Nacho? Może Lecho? To z tego, że czuję alkohol. Oskarżmy go o... O, dobra, mandat. I have to fine you for jaywalking. It will cost you $25. Really? That is so much money! Weźmy go, przeszukajmy, jak ma rozszerzone źrenice. Let me pat you down, in case you're carrying something illegal. Bilet autobusowy. O, to ważna rzecz. I will proceed with the search. Please cooperate. Kieszonkowa piłeczka, przekąski. O kurde. Czemu masz rozszerzone? Enjoy your day. Rozszerzone źrenice. Dobra. Zaraz mi się zmiana skończy. Abym jeszcze parę mandatów chętnie poustawiał. Wszyscy na czas dzisiaj płacili? Kurde. Aż dziwne. Dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry. Gdzie kto? Serio? A ta gra to normalnie. Interwencja. Przejście w niedozwolonym miejscu. I saw you jaywalking. I dropped my phone on the crosswalk and went back to get it before it got crushed by a car. Oj. I'd like to see your ID, please. Nie można się bawić telefonem na przejściu. Ach, ach. Sokołów, kobieta. No niby inne frysy, ale chyba reszta się zgadza. 92. Ta osoba wydaje się być bardzo pewna siebie. Co to znaczy, że jest bardzo pewna siebie? I'm writing you a ticket for jaywalking. That'll be around $20. I didn't expect it to be that expensive. A ja się zobaczę, czy ktoś się nie szuka może. Chyba nie. Dobra. You're good to go. Bye. Pewna siebie, kobieto. Przepraszam, przepraszam. Tutaj jak? To raczej okej. Już się mi ten rewir tu kończy. Zielona, zielona. Ale bawi się telefonem na przejściu. Ja bym od razu mandat dał.
Wszystko okej, panie. Kolega chyba źle zaparkował. Niby to dobrze, ale nie w tym kierunku. Nie wiem, co to zmienia, ale gdzieś zły kierunek, kolego. On z tego wał. Zaraz, bo to jaki zły kierunek, to się nie za tego wywoje chyba do odholowania. Odkryto nowe miejsce. Serio? Kolazy tutaj widzę. Chyba dobrze było. Dobra. Hałasują. O czasie. Jaki żal. Czekaj, chcę... O! Jak ja bym chętnie go schaltował, no. Tylko z buta tego nie dogonię. Tutaj często graffiti coś maluje. Ja widzę samochód po drugiej stronie, który znowu stoi źle. Może zdążę się do niego dostać. Kolego. Zawsze piąteczka wpadnie do premii. O, jeszcze ten. Panie, upłynął czas. Okej, a u kolegi jak? Okej. Nie wierzę, że na takiej prostej nikt prędkości nie steguje. Ale lipa. Nie wierzyłem, ale jednak. Ale kolega chyba tutaj, albo koleżanka, moim zdaniem za blisko pasu. Tak, gdzie to się patrzy? Za blisko. Mogę odholować? Bo już nie pamiętam. I've got a car here that needs towing. Can you send a wrecker to my current location? Hello to you too. In your vicinity, tow truck will be sent to your location as soon as the route is clear. Fantastycznie. Co tu jeszcze na szybko możemy? Tutaj rejestracja ok. Nawet już nie muszę przybliżać. Patrzę tylko po kolorze. O, jest wypadek, w końcu. Dzień dobry. Pani za szybko, że się jechała. I co? Dzień dobry. Poproszę dokumenty. Sure, here you go, officer. Normalnie wypadek na moich oczach. Nie potrzebuję świadków. Wiem, kto był winny. Czemu się trzęsiesz, kobieto? Kindly cooperate as I collect a sample to see if you're drunk. Okej. Jechała pod wpływem. No ładnie. A może jeszcze narkotyki? I'll just need a sample to determine if you're under the influence of any illicit substances. Oskarż. O, kierowanie pod wpływem. Serio? To od razu w kajdany? A weźmy, przeszukajmy. Kindly allow me to frisk you in case you have any illegal items. Monety.
I will proceed with the search. Please cooperate. Ta osoba miała przy sobie nielegalny przedmiot. No i teraz pytanie. Aresztuje chyba za prowadzenie pod... po pijaku, no to. To jako pierwsze znalazłem, więc. You're under arrest for DUI. Please cooperate and step to the sidewalk. No, don't. Please, officer. A koleżanka, która moim zdaniem spowodowała wjazd w kupę. Your shift is over, officer. Trudno. A zapomniałem przesłuchać świadka. Dobry jestem. Tell me what you saw. I was driving quietly in my lane. To też wygląda, jakby była pijana. Się chwieje. To nowe słowo widzę. Show me your license and car insurance, please. Okay, officer. There you go. Dokumenty są nieważne. Świetnie. Test. Please cooperate peacefully while I take a sample to check if you're drunk. Nie wiem, czy jest pod wpływem, czy nie. Ciągle nie pamiętam. I just need to collect a sample to see if you're under the influence of any illegal substances. Ale mogę skartować za... no. Kurde. Ona miała co? Nieważne dokumenty, czy... I'd like to see your ID and car insurance, please. Czy fałszywe? Oj, oj, nie pamiętam. Chyba fałszywe dokumenty. Kurwa, nie to. Przepraszam panią. Rozkuj. I'm taking off those handcuffs. Thank you. Oj, oj. Jaki jestem. Na dokumentu tożsamości nieważne. Czyli... to miałem wziąć. I have to fine you for carrying an expired ID. It will cost you between $75 and $100. Oh, come on, that's so much money. Kurde, no ale ona jest pijana. Finally cooperate as I collect a sample to see if you're drunk. Czemu gra mi nie pisze, że ona jest pod wpływem? To 10. To... nie no. Moje... dobra, zaryzykuję. I have to arrest you for driving under the influence of alcohol. Najwyżej znowu mi minus 5 uwalnie. I w sumie nie wiem, czy dobrze zrobiłem, czy źle. Przeszukajmy samochody. Już tak bardziej, żeby punkty zdobyć, niż coś, co by mi przyniosło jakiś efekt. Bo nawet jak flaszkę znajdę, to bez znaczenia. Bo osoba już jest aresztowana i tyle. Marihuanę wiozła, ale jeszcze dozwolone ilość, w sensie. O, szpilki. Dobra, a jak tutaj? Czekolada, słodycze, no jak kobieta, no. Jakby faceci batonów nie opierdalali w samochodzie. Oj, przepraszam. Chciałem powiedzieć jedni.
Okej, okay, a z koleżanką coś mogę ten zagadać? Tak, wiem, że się przywitała osoba, no ale nie będę biegał do niej teraz się witać. Nie znaleziono. Dobra, tam tych drzwi chyba nie sprawdzę. Wydaje mi się, że tu mamy świadka jeszcze. Tak, ja też widziałem, że ona przywaliła dokumenty. Żeby być świadkiem, trzeba też być kryształowym. Dobra, dziękuję. Co my jeszcze możemy zrobić? Chyba zdjęcia trzeba zrobić, tak mi się wydaje. Okej. Hamowania nie ma. Coś tu jeszcze? A tu koleżanki jak? Tu z boczku. Okej. Okay. Ej, czyli de facto co? Serio? Ważne, na chodniku. Już nie dostaję, bo mi się ta służba skończyła. No dobra. Przekażmy protokół. Please take your accident report. Such a comprehensive report will be very useful. Thank you, officer. Ja też ci dziękuję. I need backup to take a subject into custody. Understood. The closest available unit will be dispatched to your location. Okej. Okay. Koleżanka, jak tam też w protokół? Here's your accident report. Oh wow, such an extensive report. I need some backup to take a suspect into custody. Understood. We're sending the closest transport to your location. Mam nadzieję, że ich tam przeszukałem. Okay, Bart. I'm here to take the suspect into custody. Przybyło wsparcie. I have a car here that needs towing. Please send a tow truck to my current location. Tak wiem. A nie mogę. Chciałem mandat nałożyć. A że ma pękniętą szybę. Here that needs towing. Please send a tow truck to my current location. A wrecker has already been dispatched to your location. Dobra, fantastycznie. Zobaczmy, gdzie mamy najbliższy posterunek i do domu. Please cooperate and come with me to the police van. Czyli tam mamy. Dobra. Biegamy i kończymy. Jak zwykle najciekawsza rzecz na koniec odcinka się zrobiła. To mi przedłużyło. Ale lubię w tą grę grać. Więc w porządku wyszło. Pobiegajmy po parku. Hey there. Hello. Pytanie, czy jak ja tu pobiegnę, to nie ma przejścia. No bo jak? 60A tutaj. Uwaga, policjant biegnie. Fantastycznie. Czapę zdejmujemy, bo już jesteśmy po. I wbijamy na komisariat. Przynajmniej już powinienem level złapać, kurde. Prawie 1000 punktów mi wpadło. Ej, gdzie moje biurko? Przynajmniej nauczyłem się zganiać samochody z chodnika. Oczywiście nie zapamiętam tego, ale... ...9/10. Zostaw. Nic mi nie przybyło? Serio? 9. Kurde, jaki żal. No nic. Myślałem, że jak przyleweluję o level wyżej, to będzie lepiej. A tu proszę bardzo. Lipa.
No nic. Aj, to następny odcinek, jak wychodzi, że będę w nockę samochodem jeździł. Patrolowym. Czy tam radiowozem. Chyba, że wezmę zmierzch. Zobaczę. Ale na Starym Mieście chyba za bardzo nie brykałem. Jeszcze. Ta dzielnica też mi trochę taka nieznana. No cóż. Dobra, będę rozkminiał w następnym odcinku. Dzięki za obejrzenie i zapraszam. Hej.